Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 1 we Wrocławiu przeniesiony był we wrześniu 2019 roku z ulicy Marcina Lutra i podzielony na dwie inne szkoły. Jedynie protesty rodziców pozwoliły zachować status szkoły. Rodzice wraz z nauczycielami walczą o utrzymanie ośrodka i negocjują budynek, w jakim ma się znajdować. Nasze dzieci już nie uczą się na ulicy Lutra i zostały wrzucone. Część została podzielona na ulicę Kamienną, została przeniesiona, a druga część na ulicę Parkową, do istniejących ośrodków. Na ulicy Kamiennej mieści się przede wszystkim szkoła branżowa. To są dorosłe dzieci. Rektor tej szkoły został postawiony przed faktem, że musi przyjąć nasze dzieci. Więc musiał przeorganizować swoją szkołę, oddać sale lekcyjne, żeby nasze dzieci mogły się tam pomieścić. W ulicy Parkowej zastaliśmy tak karygodne warunki 2 września, że jako Rada Rodziców wezwaliśmy Straż Pożarną, Sanepid i Inspekcję Nadzoru Budowlanego. Na rozmowę z zainteresowanymi przyszedł zastępca dolnośląskiego kuratora oświat. Kurator przekazał decyzję rodzicom i nauczycielom o planie rozbudowy obu budynków. Miasto chce na ten cel przeznaczyć 16 milionów złotych. Zaplanowano na 18 miesięcy na Kamiennej i 22 miesiące tutaj, na Parkowej, tak aby zakończenie inwestycji w obu ośrodkach mogło nastąpić na wiosnę 2022 roku. Macie dużo obaw i można to nawet nazwać nieufności do zamiarów władz miasta, szczególnie do tych planów rozbudowy, co do wysokości środków, jakie trzeba na to ponieść, co do terminów prac, jakie dzisiaj się zakłada. O ile pamiętam, w uzasadnieniu mowa jest o roku 2022. Ośrodek nr 1 miałby być zlikwidowany, a dzieci przepisane do szkół, w których teraz goszczą. Rodzice nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Obawiają się, że takie działanie może wpłynąć na rozwój ich wymagających dzieci. Szczególnie ważne są dla nich więzi emocjonalne. One są inaczej ze sobą zżyte, inaczej przeżywają swoje relacje. Ważna jest też nie tylko szkoła jako budynek, ale przede wszystkim szkoła jako organ, jako społeczność. Jest to grono pedagogiczne, dzieci, rodzice i te relacje między nimi. Więc te dzieci z klasy to nie są zwykli uczniowie, to jest ich rodzina. Pani tylko powiedzieć, jak wyglądają, jak się spotykają. Są naprawdę bardzo uradowani, wykrzykują swoje imiona, rzucają się sobie w ramiona, więc tak wygląda, jak się spotykają. Na przykład dzisiaj mieliśmy zabawę karnawałową. Można było ich poobserwować, jak się świetnie bawią. A obawiamy się po tym, co może być, jak... Dlaczego się obawiacie? Decyzji o rozwiązaniu. I co mogłoby wtedy nastąpić? Podejrzewam, że boję się, że moje dziecko mogłoby się nie odnaleźć w nowym środowisku. Od nas kompletnie nic nie zależy, ani od tego, co my byśmy chciały, ani jaka jest nasza opinia. To zapadnie gdzieś poza nami. Pan kurator dalej twierdzi, że on nic nie może i w zasadzie moim zdaniem zaprezentował się tam tutaj nam jako, jak już określiłam, impotent decyzyjny. Niekorzystną sytuację zauważają wszyscy. Nauczyciele mówią o błędnym systemie oświaty specjalnej, kurator o rozwiązaniach przebudowy, a rodzicom zależy, by dzieci mogły kiedyś wejść w życie dorosłe, mając odpowiednie do tego przygotowanie. Echo 24, Magda Pasiewicz.